Cześć, witam Was na moim kanale, ja nazywam się Samael, Wy nazywacie się widzowie i zapraszam Was na mój film. A dzisiaj wszedł do, do rajda, aktywowany został nowiutki patch, więc przyjrzymy się temu jak wyglądają zmiany w grze. Mamy nowy profil, więc zobaczymy jak on wygląda, zobaczymy jakie badże się pojawiły, co tam ciekawego jest. Spojrzymy sobie też na inne różne zmiany, bo mamy już całą listę tych zmian, przynajmniej te, które Blarium chce ujawnić, bo zawsze jest część zmian, których oni nie ujawniają, które gdzieś tam się pojawią, ale oni nam o nich nie mówią. No i pomówimy sobie o tym, co będzie w ten weekend. Już powoli się zbliża, już czuć zapach weekendu, więc spojrzymy sobie, jakie tam eventy związane z szardami będą od jutra. Także na początek. Profil. Spójrzmy sobie, jak to obecnie wygląda. Tak się prezentuje z jakiegoś powodu. Mam tutaj wybraną Lanakis The Chosen. Ja myślałem, że tutaj będą wrzucać czempiona, który jest, ma największy power. No na pewno moja Lanakis nie ma największego poweru na moim koncie. Eee, może, ok, można to zmienić. mogę sobie wybrać. Ok, możemy sobie po prostu wybrać czempiona. Naszą taką wizytówkę. Więc kogo tutaj sobie ja wybiorę na moją wizytówkę? Już wiem. champion, który absolutnie od kiedy się pojawił w grze, e, zachwycał mnie swoim wyglądem. Aczkolwiek już go dawno nie używam. No, czy może poza Faction Wars? E, no, jest Lenakis. okej, okay, nie, nie znalazłem. Gdzie ty się chowasz, chłopie? Gdzie ty się, chłopie, chowasz? O, tu jest. Astralon. Absolutnie fantastyczny. No, tutaj nie można go obracać. Fantastyczny model, więc ustawię sobie tutaj Astralona, takiego karmazynowego anioła, żeby mi się tutaj pokazywał. Mamy tutaj, tak, avatar. Można sobie go spokojnie zmienić. Może troszkę zasłaniam. Na dole jest tutaj teraz player power. Klam, w którym jesteśmy. No i tutaj mamy badge. Mamy tutaj te informacje o najlepszych wynikach. Klasycznej arenie, znaczy mamy tutaj, gdzie jesteśmy, tak? Klasyczna arena jest tam na piątce, tak, Team Arena na dwójce tym razem. Life Arena też, dwójka Gold, na dole mamy wyniki CVC, e, Clam i Hydra. Pewnie dopiero się pokażą, kiedy już e, z jakiejś walki zrobimy. Ja póki co e, żadnego z tutaj z tej walki nie zrobiłem. Więc nic mi się nie pokazuje Więc jest to coś, czym się będzie można chwalić No i na dole mamy tutaj, możemy sobie wybrać najlepszych czempionów Lanakis była tam, tutaj też się pojawia Ja sobie tutaj wybiorę Garol Będzie o niej film Powiem wam, wczoraj ją sobie zbudowałem i Jestem absolutnie zachwycony tym, tą czempionką Fantastyczna Wiem, że to może nie jest najlepszy mityk, może nie jest najlepszy nuker w grze Ale Mam super satysfakcję grając tą panią. Ej, kogo tutaj jeszcze można dorzucić? No na pewno Newt. No tutaj Newt musi być. Gdzie jesteś, chłopie? Um, pokaż się, pokaż się, Newcie. Jeśli go przegapiłem, moja spostrzegawczość jest dzisiaj słabiutka. Gdzie on jest? Gdzie jest mój Newt? Narcis, tak? Jego tutaj na pewno wybiorę. Też bardzo głubie. Ragasz. Też jeden z moich ulubionych czempionów. Jestem ślepy. No nie widzę tego niuta. Tutaj jest filtr? Nie. Yy, by faction sobie tak zróbmy. Pojedźmy na dół. O, tu jest newt. Ok. A... Szkoda, że jest podstawowa wersja. I nie mam tutaj wersji. Wersji skórki innej, no ale okej, okay, to będzie moja czwórka. Także mam Garol, Narcis, yy, Ragasz i Newt. To są moi ulubioni czempioni. Tutaj mam badge i zobaczmy, co mamy w tych badge'ach. Okej, okay, wybrał mi pierwsze. Okej, okay, jaki mam pierwszy? Tutorial Class of 19. I co to co oznacza? Yy, okej, okay, ukończyłem tutorial, rozpocząłem moją przygodę z Grom jeszcze w 2019. Dajcie znać, jeżeli zaczynaliście później, czy macie też taki batch z rokiem, w którym rozpoczęliście. Tutaj sobie odznaczymy to, to sobie zostawię. Legend in the Making. Zdobyłem 5 legend. Tutaj mamy 50 legend i 180 legend. Ok, mam, czyli znaczy się, że mam już więcej, przynajmniej 180 legend. Skillmaster. Upgrade'owałem, w pełni upgrade'owałem 250 skill'ów, niech będzie. Awakening Weteran Mam 250 poziomów Awakeningu, Championów, Lumias Chosen tak, tak, jak się spodziewałem, to jest Arbiterka, Prince of Dragon King, to na pewno będzie, tak, Ramantu Pewnie też będzie badge za, um, za, 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 za Yy, za Mariusza, ale tutaj jeszcze tego nie mam. Affinity Veteran to jest Okej, okay, Affinity Bonusy, Affinity Master, Aria Gold Medalist, zdobycie, ale na Gold 1 medali, Savior of Teleria, ukończyłem na Normal. Uuu, no jest mi się powtarzać, po, pochwalić wszystkich czempionów. Okej, okay, niech będzie, dobra, ale tutaj Challenges. Mamy się, pojawiły znowu challenge i tu są wszystkie. O tak, tu są wszystkie badże. Także te, których nie odblokowałem, także Awakening Master tutaj mi jeszcze brakuje. 950 muszę odblokować e, gwiazdek Awakeningu, żeby to mieć Galand Knight. Ok, to jest za nie, Mariusza e, Aria Master. Ok, to są odblokowane obszarowe. No tam mam tego zdecydowanie mniej. Standing Room Only. Ok, wypełnienie faction Guardians. No ja tam tylko legendarny tak naprawdę wypełniał. Tak, Team Champion, co to jest? Okej, okay, muszę dojść do Gold 4, czyli nie, nie zalicza tego retrospektywnie, bo byłem raz w Gold 4, e, więc trzeba będzie się postarać i znowu tam dojść, żeby ten badge zdobyć. E, are you not entertained? E, zdobyć 10 okej, okay, 10 zwycięstw z rzędu. Na Gold 4 Life, uj, to będzie ciężkie do zdobycia, to jeszcze mi brakuje. Dragon Slayer, e, ok, pokonanie G smoka 10 razy poniżej 25 tur. Poniżej 35 tur na e, Ice Golem, Pest Control, to pewnie będzie tak: e, pająk Fire Knight, Anarchy Rain. Okej, okay, zdobycie Carnage'a, Top Dog. Okej, okay, wygranie. No, to, to o tym mogę zapomnieć, zdobycie pierwszego miejsca na leaderboardzie w, tur w turnieju, no to to jest tylko dla, którzy, których wydają. Mnóstwo CVC novice. Okej, okay, to pewnie będzie, to też nie jest retrospektywne, bo no, na pewno zdobyłem 50 tysięcy punktów na tak team. Najwyższy jest 5 milionów trzeba zdobyć na CVC, żeby to odblokować, to wszystko. Troszkę powiem wam mało, bo to co chciałbym zobaczyć troszkę więcej takich. Okej, okay, tutaj mamy ilość tur. Fajnie by było, gdyby zobaczyć jeszcze na przykład, gdyby był czas, że tim poniżej, nie wiem, 15 sekund, jak najszybszy. Nie? Takie tutaj też bym dał, bardziej. Na przykład, za ukończenie, nie wiem, 20 poziom dungeonu, 25 normal, i potem zrobienie na hard więcej takich bardziej Plus 21, troszkę tego jest mało. Mam nadzieję, że będą dokładać, bo tutaj jest naprawdę dużo jeszcze możliwości, które można by, e, które można by dołożyć. No bo mamy tak ten. Gdzie to było? Lumaya's Chosen. to nie to. Hall of Legends Gdzieś ok już teraz Nie będę szukał ale było za ukończenie tak Kampanii na normal Jest normal a gdzie nie widzę nigdzie za Nightmare no, Więc można by nad tym popracować ale fajna sprawa że coś takiego zrobili Można się tym pochwalić e, Tutaj Wybrać sobie też ulubione I chwalić się tym co się osiągnęło w grze więc tak wygląda ten profil i teraz przejdźmy do tych zmian UI, ok tutaj widzimy mamy 4 nie 3 tak jak na screenshotie, także jest tutaj większa widoczność tego mniej scrollowania co się co się chwali, to dajcie znać, ale to powinno być tylko na, na, na PC, jeżeli ktoś gra przez Plarium Play no bo na telefonie tego miejsca jednak nie jest, jest zdecydowanie mniej więc tak to wygląda. Oczywiście te kierunki są troszkę mniejsze, ale nie, nie, dla mnie w tym momencie już nie widzę jakiegoś problemu. Pewnie to jest kwestia przyzwyczajenia się. Tak samo tutaj. Jakąś walkę pójść. Okej, okay, jest tego więcej. To mi się szczególnie przyda na live arenie, gdzie gdzieś pomyślę sobie o jakiś fajny champion, będzie kontrol dla przeciwnika i potem skróluję i szukam, 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 bo oczywiście jestem przyzwyczajony zamiast wpisać sobie tutaj. To wyszukuję, więc teraz dzięki temu będę mógł wyszukać sobie więcej i, 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 i jeszcze raz sprzęt sobie zajrzyjmy. Tak, tutaj też mamy o dwa więcej, dwie dwie więcej kolumny, więc widać więcej sprzętu. Ale jeżeli komu się to nie podoba, jeżeli ktoś po prostu jest tak przyzwyczajony do tego starego i chciałby do tego powrócić, nie ma problemu. Nie jesteście zmuszeni żeby to mieć. Jeżeli chcecie wrócić, to wchodzicie na swój profil, do zakładki Options, zjeżdżacie na sam dół i tutaj macie Organize In Game UI. Jeżeli to odznaczycie, to będziecie mieć ten stary widok, także możecie do niego powrócić. Fajnie, że pomyśleli o tym, że ktoś po prostu może być, wiecie, przyzwyczajnie drugą naturą człowieka, ktoś może chcieć ten stary sobie zostawić. Nie, nie chce się przyzwyczajać do nowego, więc można to sobie tutaj e, wyłączyć. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o te zmiany takie główne, które nam zapowiadali. Oczywiście mamy buffy też czempionów, ale zerknijmy jeszcze na te e, takie różne inne zmiany, które zawsze się pojawiają. Tutaj mamy całą, e, całe wszystkie informacje o tym, co się w tym patchu pojawiło. Tak, mamy tutaj ten profilu. UI Optimization Rebalance championów, ale schodzimy dalej. Co tutaj się jeszcze zmieniło? Ok, zmienili ten AI na hydrze, że będę teraz atakować głowę, która pożarła kogoś. Ok, naprawili bug powodujący, że jeżeli Borgo skradł buffy jednej tury, że one powinny znikać przy Garolu. Ok, zmienili Firola, bo w tym momencie, jeżeli mamy kilku Firolów w teamie. To ich pasyw powinien działać tylko jeden. Do tej pory to się stakowało, i mieliśmy, mając kilka Firolów, mogliśmy skorzystać kilka razy z, z, z jego pasywu. I to jest najważniejsza zmiana: ta zmiana to jest to, co jest najlepszego w tym patchu. Dlatego, że to jest zmiana wpływająca na nasze zdrowie psychiczne. Czyli usunęli tą cholerną kropkę z Moment, do tej pory, za każdym razem, jak się logowaliśmy do gry, no to była czerwona kropka, e, trzeba było pójść na Siege, wejść tam i czerwona kropka znikała. Usunęli to, fantastyczne. Takie, z takich zmian to ja chcę widzieć więcej w tej grze. E, tu Czy coś jeszcze ciekawego tutaj mamy? Um, jakieś bugi z Progress Missions, ale nic tutaj. Już wielkiego, znaczącego, znaczącego nie ma. Dobra, no to tyle, jeśli chodzi o, o te zmiany. I na koniec jeszcze pomówmy sobie y, na temat tego, jakie 15X, bo 15X będzie w ten weekend, więc na szybko przejdziemy sobie przez czempionów którzy się tam pojawili. A z tego, co widzę, to chyba motywem przewodnim tym razem są rewajwerzy i zaczniemy sobie od Epików. Pierwszym czempionem, którego, który będzie, Ugo Fantastyczny Epic. Jeden z najlepszych Epików obecnie w całej grze. Idziemy dalej. To będzie Undead Horde. No, taki mini arbiter, czyli Gorgorap. E, też mamy Revive. To generalnie bardzo podobne skille do Arbiterki, właśnie. Idziemy dalej. To będzie Night Revenant. I będziemy mieć Rector Drath. Też bardzo dobry Epic. Idziemy. O, to jest. Fantastyczna perełka. Tu już przechodzimy do voidów. I tutaj będziemy mieli Godseeker, ranieri e, Revive na pasywie, revive na skillu. I na koniec e, to są chyba banner lords. Tak, Ursula Dimorner. Jeden z absolutnie najlepszych Revive'ów w całej grze, bo wskrzesza wszystkich. Daje im bardzo duże HP. Dużo, e, dużo, dużo turmiter i do tego increase defense i strength naraz. Problem jest tylko, no, cooldown jest dosyć. Długi ale grywaj jest absolutnie fantastyczny. I to tyle jeśli chodzi o epików. Teraz legendy. Zjedźmy na dół, bo to będą Sylwany. Czempion, którego ja ciągle nie mam, a bardzo bym chciał: Eleva Autumnborn. Eee, mamy ją. Później przechodzimy do kolejnego bardzo dobrego: Lizard I to tutaj mamy dwóch. Tutaj mamy dwóch. Gdzie jesteś pierwszy hmm, chłopie? hopie? Świetny czempion. Także on jest, i może przeskoczmy, bo to jest void, ale skoro tu jestem, no to nie będę potem wracał. Sulfurion też bardzo fajny champion, bardzo dobry w wielokrotnie używanej hydra, ale nie tylko. Eee, także mamy Sulfuriona. Idziemy dalej. Ten champion to jest Bannerlords. Nie, nie Bannerlords. Tak, Bannerlords. Już ją zobaczyłem. Kątem oka. Kaya the Rai. Eee, ona będzie. Potem wracamy na dół do Knights Revenant. I to będzie, to też jest zresztą, ta pani była fuzją White Queen Ancora Jeden z też z najlepszych supportów w całej grze eee, Dwarfsy I tutaj bierzemy, tutaj bierzemy Molly the Tankard Ciągle jej używam na, yy, na hydrze Tam się naprawdę bardzo dobrze spisuje I mamy jeszcze jednego championa, on bodajże jest ogrynem Tak, Bletar Mage Slayer ten oto pan, to jest ostatni champion e, Który będzie na 15x To może te 15x może więcej ludzi tym razem interesować No bo jest fuzja, będzie otwieranie shardów ten weekend No ja będę się starał od, Przede wszystkim wykorzystać moje mystery shardy Mam tylko 1800 niecałe, więc Jeżeli próg będzie taki jak zawsze To będę musiał coś jeszcze dołożyć niestety a jeżeli zrobią taką fajną niespodziankę jak przy Champion Chase i obniżą to dosyć sporo, to może mi to starczyć i wtedy będzie GIT. Nie będę musiał do niczego, niczego do tego dokładać. Dobra, takie mamy zmiany. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, jak się Wam to wszystko podoba. A ja na dzisiaj już kończę. Mówi do Was Samael. Cześć.